Na ulicy Daszewickiej w Poznaniu chodnik piękny i szeroki. Jednak już kilka metrów dalej na ulicy Poznańskiej w Daszewicach chodnika brak. Nieutwardzone pobocze, którym chodzą piesi, spędza sens powiek mieszkańców wsi, którzy oczekują od władz gminy zmiany tej sytuacji. Jest to jedyna chyba wieś, która wzdłuż głównego ciągu nie ma ani kawałka, ani kawałeczka chodnika. I to jest to droga powiatowa, która prowadzi do Poznania, którędy idzie, jak Państwo widzą, dosyć poważny ruch. Walka o chodnik trwa już dosyć długo, już kilka lat. W tym roku myśmy się zmobilizowali. Zebraliśmy się razem z mieszkańcami, zebraliśmy podpisy, odpowiednie wnioski żeśmy złożyli do starostwa powiatowego i do gminy. Mamy już wysłane do pana starosty pismo, w którym zwracamy się z prośbą o to, ażeby podjął decyzję w sprawie przygotowania projektu tego chodnika. Będąc jedyną wsią, która nie ma chodnika, to na niego po prostu zasługujemy, bo jest po prostu nam potrzebny, tak? Nowy, bezpieczny trotuar we wsi w końcu się pojawi. Pytanie, ile lat potrwa jego budowa?